Sąsiad! Sąsiad! Co? Czy ty się z dupą na rozum zamienił, żeby o tej porze muzykę puszczać? Możesz to wyłączyć? Nie no, tak nie będzie. Po prostu idę do niego, zaraz zobaczymy, co on powie nam. Sąsiad! Otwieraj! Proszę to wyłączyć, ty masz ludzi za ścianą. Wyłącz to. Poza tym będę miał prawa na filmie. Ja to konfiskuję. Smacznego. Dziękuję. Smacznego. O, widzowie, zobaczcie, to są porządne okulary. Tripaucik, wszystko pięknie, ładnie. Tutaj gąbeczka, wszystko jest wygodne, nosek. A tu o, jakiś Santa Cruz, co wygląda jak Chińczyk za 5 zł. Ale napis jest, pokaż. Pokaż. O. Oryginalne, 90 zł za nie dał. Ale to wygląda jak Chińczyk za 5 zł. Vibe check, widzowie, dajcie znać, które lepsze. Które lepsze. Santa Cruz. Santa Cruz czy tripauciki. Dokładnie. Nie wiem, widzowie, czy nasi poprzedni odcinek, ale Bartek już na marinie sobie jeździ. Mówił, że będzie na dirtówce katował na wyjeździe, ale już nie ma dirta w sercu teraz. Mam nadzieję, że kupi sobie enduro, jak wróci do Warszawy. Słuchaj, ten twój rower to kosztuje tyle, że mógłbyś sobie kupić enduro. Ale nie na wyjazd. Ten twój Dartmoor to już wyszedł z 9 koła. No prawie 9, tam no. 200 zł brak. No właśnie. Więc sobie dzisiaj zobaczycie, jak Bartek śmiga po raz kolejny na marinie. Chciałem powiedzieć na dirtówce, ale na marinie. I dzisiaj warunek jest całkiem fajny. Tak się prezentuje, skrzyczne, wszystko widać, dużo chmur nie ma, więc będzie znowu ciepło, ale jako że padało ostatnio, no to może być ślisko. Ale to zobaczymy, miejmy nadzieję, że wszystko wyschnie. Warto poświęcić dosłownie jeszcze chwilkę temu oto produktowi, jakim jest Finity, którego pilnuje nam gęś pipa. A jest to nic innego jak suplement diety, który sobie testujemy od dłuższego czasu razem z kadrą. I działa to podobnie jak kawka, ale nie ma cukru, nie ma kofeiny. A jak ktoś pije kawkę, to spokojnie może potwierdzić, że kofeina jest w stanie uzależnić zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Na początku nie za bardzo wierzyłem, że to będzie działało, ale zaskoczyłem się pozytywnie, działa to lepiej niż się spodziewałem. Jak my mamy taki no troszeczkę inny rytm życia niż tutaj inni uczestnicy, troszeczkę krócej śpimy, no to takie kapsułki mega fajnie działają. My sobie je zażywamy codziennie do śniadanka i też dlatego na bike parku mamy dużo lepszą koncentrację, dużo więcej energii i dużo lepsze samopoczucie, także ja polecam sobie do opisu zajrzeć i obczaić sobie samemu ten oto produkt, bo z ręką na sercu mogę powiedzieć, że naprawdę działa. Powiedz, panie Bartku, gdzie my teraz jedziemy? Na Bestyję. Tak, na Bestyję. Ja to jadę, ale obczaić sobie mniej więcej, jak to wygląda. Bo ja jeszcze nie jechałem, Bartek już jechał z grupą pana Bartka II i widział, co już tam się działo. Ta trasa wyjaśnia. Ta trasa podobno wyjaśnia. Jechali dużą grupą, a zostało iluś miałków? 5, 4? Jest taka jedna foteczka, pan Bartek strzelił. No jeden chłopak ładnie tam pierdyknął przednim kołem, ale zobaczymy. No jestem właśnie ciekaw tego przyjazdu, zaraz sobie obczajmy co i jak. Marin daje radę? Daje. Tylko ta klamka, co? Klamka. Cieknie. I jak zrzucę na ten bieg, to łańcuch cały lata. Oj, tutaj już nawet lata. Oj, a tu nie ma sprzęgła? Jest sprzęgło. Cyk. Bestia, send it. Dropping in. O, ale dobiłem. Ale dobiłem. Jak przeleciał trochę w ogóle chłop. O, już myślałem, że leci z bandy. Dobra, my tutaj spacerowym tempem przez osiedle sobie ciśniemy. O, już myślałem, że zahaczę tutaj supportem. Zaraz zobaczymy, jak tam dalej chłopaki będą jechać. Ja tu będę troszeczkę opowiadał, trochę pokazywał z boku, bo muszę sobie obczaić tą traskę, bo to tak wiecie, nie ma co na dzikusa lecieć wszystkiego. Ciekawe, czy opona jest cała, bo tak, żem dobił. Ale się pyli, nic nie widzę prawie. Jakieś owady dostaje na twarz, grubo. Liście, trawy, wszystko. Gdzie jest ten zjazd? Ogólnie to się go cykam, nie? Tutaj tak downhillowo trzeba przyznać trochę. Co to jest za wyskok? Wow. Dobra, tu jest ta ścianka.
kurwa. Uwaga! O! No i ścianka wyjaśniła. Czemu uwaga? Jest stromo? No widać. Na GoPro tego oczywiście nie widać, ale tutaj jest tak agresywnie. No, trzeba od razu w lewo. Dobra, czekaj. Po prawej jest. Po prawej, kurwa! O, szkoda, że nie powiedziałeś wcześniej. Uznałem, że rzucam ten rower, nie chciałem tu spaść na mordę. Tylko widziałem, że kamieni nie ma, są same drzewa, to uznałem, że dobra, niech leci. Ale żeś to scendował, Andrzej. Ja puściłem ten rower. Nagrałeś? Nagrałeś! A tu jest ten drop! O kurwa! Co to kurwa jest? Tu jest ten drop! Ty kurwa! Ej, ta bestia jest porąbana! A stromy jest? Spokój, jak jest. Czekaj, o łańcuch mi spadł! No niby można. Tu mnóstwo osób z tego, co patrzyłem na YouTubie, to właśnie jedzie, zatrzymuje się, ustawia i dopiero wysyła. Bo to jest tak mega, mega dziwnie wymyślone. To jest uuuu. No, tu jest stromo, widzowie, musicie uwierzyć na słowo. Naczelny sender tego wyjazdu. Wow. No ale to ja też senduję. Ej, dobra, łatwe. Czekaj, dobra. Ale zawiecha dobiłem na pewno. Bo ja mam tak miękko, że jak poleciliśmy. Patrz, widzisz, ja przy samym hamowaniu. Co jest? Ja tak nie mam. Ile masz stoku? 130? 130. Mało. Ej, łatwe to jest. Ty, bo ty już to jechałeś, ty mi mów, gdzie ja mam jechać. Nie tak jak przed chwilą. Super, a ja jej nie znam. Co to jest za drop tam? Skaczemy to? Kurwa, bo ja nie wiem co to jest. Uja pierdolę, ale bym się zrobił w chuja. Ale bym się w jajo zrobił. Nie, bo ja nie wiedziałem co to jest. Grubo, nie powiem, to jest ten gruz z YouTube'a. Tutaj jakiś drop do dropa? To z konara jakieś wybicie, ja cię sunę. Mnóstwo kamieni. Nie, to nie z takim zawieszeniem, nie z takim ustawieniem. Jak ja mam 300 PSI w damperze, ja tu muszę pospuszczać wszystko. Gleby nie było, ale nogę zdjąłem, bo tam już niezły drift leciał. Dobra, korzenie. Idziemy dalej. O, mogłem to polecieć. Kurczę, zmarnowane. Send it. Żyjesz? Nie, nie zmieściłeś się w bandzie? Ja tutaj też ostatnio wypadłem. Jeżeli chodzi o air i flow, to jeszcze da się przeżyć na takim ustawieniu, bo tam są te hopeczki, jakieś takie, wie, stoliczki, ale tutaj to jest zabójstwo dla nadgarstków. Wow, jaka tu jest hopka. Jedziemy! Będzie śmiesznie. A czekaj, bo SPD mu nie działa. Dobra. Jedziemy. Minus SPD-ków. Kolejna przeszkoda widoczna z gondoli. Policzmy tak mniej więcej, ile kroków. 1, 2. No tak, 3, 4, 5, 6 takich większych, żeby tak po przekątnej tutaj sobie dolecieć. Zobaczymy, jak chłopaki to wyślą. Mam nadzieję, że już jadą. O, to jest urban downhill. Ja bym tu na dircie umarł. Tu jest więcej hamulca niż pasji. Oj, grubo. Dobra, żyje. Tu trzeba w ogóle korbić, w sensie jeżeli się nie jedzie tak wysoką band. W ogóle nie wiem, czy tu można jechać tak, wiesz, bez korby takiej dodatkowej. Road gap. Dobite. O kurcze. O kurwa. Za późno ogarnąłem. O kurwa. Ale tu jest ślisko, ja pierdolę. Za dużo sosu.
Dobra, jadę za tobą, Bartek. Send it! Send it! Okej. Dobra. Okej. Uuu, jak tu się zapierdziela z tego dropa! O, Holender! Dobre! Jo, dzięki wielkie! Doleciałeś? Doleciałem, na spokojnie. Ale żeście zakurzyli. No to właśnie najgorsza rzecz. To najgłupsze, no. To było najgłupsze, co można było zrobić. Bardzo dobra robota. Kurde, widać, że nie pierwszy raz to robi. Aż chce się pracować takimi kosmetykami, co? No, to, że chce się pracować, to jest mało powiedziane. Z takimi kosmetykami to ja po prostu spełniam swoje marzenie. No dokładnie. Normalnie detailingową stację można tworzyć do czyszczenia rowerów. Ja wam jeszcze nie wspominałem, widzowie, ale sponsorem nagród jest również bike na tym obozie. I tak jak widzicie, tutaj już Kuba praktycznie dokończył mycie Gianta. Zostało tylko mu nałożenie jeszcze smarów, tajer dressingu i ogólnie po prostu doszlifowanie swojej pracy. Muszę pogratulować, jest bardzo ładnie. Dziękuję. Przede mną jeszcze troszeczkę dłuższa droga. Muszę użyć tej większości kosmetyków, żeby doprowadzić swój rower do takiego oto wyglądu. Ale dla uczestników też jest przygotowane sporo nagród, także będziemy robić konkursy i rozdawać takie oto nagrody, bo bike wspiera nas już drugi rok i jest on producentem biodegradowalnych kosmetyków, także no, to są takie kosmetyki, także co, my sobie czyścimy dalej i lecimy później do hotelu już. Dzień dobry, witam pana. Którą pan jedzie gondolą? Tą za nami? Możesz pozdrowić widzów. Pozdrawiam widzów serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz dla zasięgu. O, no i pięknie. A few moments later. Patrzcie to, nie po prostu nie wierzę w to. Udało mi się spotkać w końcu te owieczki, które chłopaki spotkali. Patrzcie. Normalnie sobie tu chodzą przy bike parku, jak chłopaki jeżdżą, teraz cisną sobie traskę. Patrzcie to. Nie wiem, czy można podchodzić tak do owieczki. Siemka. Uoho. Poszły wszystkie. Jak nie gęsi pipy u nas przy hotelu, to tutaj sobie chodzą owieczki i baranki. Tam jeszcze są, patrzcie. Cała zagroda to jest owieczek i baranków. Wow. Jak zresztą sami wiecie, dzisiaj nam atrakcji nie brakowało na bike parku, ale to nie koniec na dziś, ponieważ została nam jeszcze jedna bardzo ważna kwestia do poruszenia, czyli bezpieczeństwo naszych uczestników, ponieważ jak wiecie, kładę bardzo duży nacisk na takie coś, jeżeli chodzi właśnie o nasze obozy, dlatego drugi rok z rzędu zaprosiłem właśnie na nasz obóz pana Marcina Borkosia Borkowskiego, który przyjechał jak zwykle swoim czyściutkim ambulansem, który jest widoczny z daleka i ma bardzo fajne detale w postaci takiego na przykład napisu na feldze. I chłopaki właśnie już się przebierają, powoli przygotowują się do naszego spotkania, ponieważ Marcin przyjechał ze swoim pomocnikiem, ratownikiem Filipem i dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać sobie troszeczkę o bezpieczeństwie, jak sobie radzić w bike parku, jak coś się komuś stanie, ponieważ na poprzednim turnusie również był ratownik i przyjechał bardzo fajnym samochodem, Fordem, takim amerykańskim i był w bardzo fajnym takim właśnie amerykańskim mundurze ratownika, też bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy opowiadał i no, ta wiedza im się przydała. Kiedy na przykład chłopak złamał sobie obojczyk, chłopaki widzieli, jak ułożyć go na bike parku, jak go sprowadzić i ja uważam, że jest to bardzo ważna sprawa, żeby wiedzieć takie rzeczy, także zaczynamy za chwilę nasze szkolenie. Witam was serdecznie, kochani, bardzo się cieszymy, że zostaliśmy tutaj przez Endura zaproszeni do was. Przyjechaliśmy z Filipem, by co prawda bardziej powiedzieć wam niż wykonać, bo trudno w tak krótkim czasie to wszystko ogarnąć. No, ale mam nadzieję, że zaszczepię was takiego bakcyla chęci niesienia pierwszej pomocy, a na pewno przygotuję was na jakieś takie urazy, które mogą was spotkać. Pamiętajmy o tym, by nie panikować. Ja na razie tylko pokazuję wam technikę jego ściągania. Oczywiście zakładamy rękawiczki, bo to jest podstawa. Takimi rękawiczkami możecie ogarnąć sporo tematów, bo możecie zatamować krwotok poprzez miejscowy ucisk, możecie zrobić badanie poszkodowanego, podotykać go, pobuburować w ciele, pobuszować, gdzie jest jakaś rana, unieruchomić ręcznie złamanie, bo jak założę wam powiem, nie każdy poszkodowany wymaga unieruchamiania. Kask, ponieważ jest dosyć ścisło, to musimy dbać o to, bo on jest dosyć gruby, mniej więcej ma z 5 cm. Jego głowa teraz od podłoża odstaje. Gdyby Filip mu ten kask ściągnął, to ta głowa mu pum, stuknie
potylicą, o asfalt, w zależności gdzie jechał, o jakieś szczupy, o podłogę. Więc ja jedną rękę kładę sobie, opieram łokieć o podłoże, na którym jestem i staram się jak najgłębiej do potylicy tam dojść. A tą rękę, zobaczcie sobie, chwytam go za żuchwę. Teraz Filip najpierw ucieka dołem, teraz górą i ściąga. Zobaczcie ile... Przyjąłem. Dobrze, ale pokaż im ile więcej szpary między tym palcami zaznacz. Moja dłoń tak wchodzi. Zobaczcie, tyle jest odstępu od głowy. I teraz są dwie szkoły. Jedna to taka, że można podłożyć coś pod głowę, a drugie to Filip przejmuje, mówi przejąłem, jeżeli jest was więcej. Ja odpuszczam i on powoli sobie tą głowę kładzie na ziemię. Głowa jest cały czas stabilizowana, ale widzieliście, użyliśmy dwóch osób. Jeśli chodzi o kończyny, możecie tak zwane stosować improwizację. Każdy, kto sobie coś złamie, a jest przytomny, to co robi? Ręką zdrową, niebolącą, przeważnie podtrzymuje rękę chorą. Au, 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 boli, nie boli. Zobaczcie, możemy zaimprowizować. Zabierz na zielączkę, tą zdrową. Dobrze, podtrzymuj. Mamy zaimprowizowany temblak? Jest, prawda? Super. Ale co warto zrobić, jeżeli już wezwaliście pogotowie, i to pogotowie jedzie, a wy zakładacie opatrzenie, to co trzeba zrobić? Każdy z nas ma komórki, prawie. Telefon komórkowy i sieknąć fotę tej rany. Czyli to wy musicie ocenić, kiedy krwotok jest masywny, a kiedy jest to tylko krwawienie. To wy musicie ocenić. Ale żeby się nie pozbawić manualności rąk, to tak i działacie. Tak, tutaj macie chwytne w tym momencie. Musicie zapamiętać zasadę pięciu palców. Każdy z was ma pięć palców, no chyba, że jest wśród nas stolarz, to może być różnie. Kciuk, bezpieczeństwo własne poszkodowanego miejsca zdarzenia. Palec wskazujący, to jest oceń stan świadomości. Palec środkowy, nie powiem jak go nazywamy, to jest oceń oddychanie. Palec serdeczny, ten od obrączki, to jest zbadaj, poszukaj obrażeń. I palec najmniejszy, to jest pozycja bezpieczna. Jego ręka bliższa wam na górę, jakby się zgłaszał na lekcji. Jego ręka dalsza na biceps i już nie puszczamy tej ręki, bo jak jest nieprzytomny, to ona nam spadnie. Teraz noga dalsza, w kolanie zginamy. Zobaczcie, mamy dwie naturalne dźwignie, łokieć i kolano. Cofam się troszeczkę i powoli obracam go na bok, na siebie, żeby kolano i łokieć dotknęły ziemi. Następnie robię nogę wykroczną, co powoduje, że jego pozycja jest stabilniejsza. I delikatnie odchylam głowę. Zobaczcie, co się dzieje teraz z kręgosłupem jego. Jest w miarę prosty. Dlaczego skracamy oddychanie, sprawdzanie oddychania do 10 sekund? Jak myślicie? Jeżeli on by leżał 4 minuty już bez oddechu, a wy byście mu zafundowali jeszcze 5 minutę bez oddechu, to w korze mózgowej zachodzą niepowracalne zmiany. A nam zależy, żebyście wrócili do domu sprawni. Dziękuję za to, że chcieliście wziąć udział w tym naszym spotkaniu wspólnym. I trzymajcie się cieplutko i tam nie dawajcie się. I piszcie w social mediach jego i moich, jaką udzieliście pomocy. Słuchaj, Andrew, byłem tu i tu, udzieliłem pomocy, coś takiego się stało. Bo ja to później też przebijam innym widzom i nabiera to takich kształtów, takiego, że inni też chcą udzielać pomocy. Bo przykład idzie od was. My robimy przykład od dolny, nie od góry.